kochani, zaraz się zacznie. Dzień dobry, w ten piękny i wreszcie wolny poranek. Tutaj Anula, wasza szalona testerka kawy, która zaraz zaparzy sobie właśnie pierwszą poranną przygodę. Przygodę, bo picie kawy Segafredo zawsze jest przygodą pełną smaku, niespotykanych chwilami niuansów i doskonałego humoru, który sączy się powoli z każdym łukiem właśnie w moje żyły. A dzisiaj wybieramy się do Peru. Jest i ona. Chwila czekania, troszkę pracy mojego ukochanego, wybaczcie to jeszcze przed kawą, ekspresu. No i mamy tutaj solidny zapas czarnego złota, który za chwileczkę wyląduje w moim ulubionym kubku. Tak, żebym mogła nacieszyć się cudowną podróżą do Peru, zanim jeszcze zacznę moją działalność. Siedzimy sobie właśnie w moim ukochanym kąciku. Dzisiaj zaplanowałam sobie rozmaite rozrywki artystyczne, będę po prostu kolorować świat. No i myślę, że kawa, chociaż czarna, też ten świat pozwoli mi kolorować. Z Peru, z tą mieszanką, czy właściwie z tym ziarnem, bo to przecież ziarno tylko z jednego kraju, przygotowane przez Segafredo, jest to o wiele łatwiejsze, bo kawa, choć czarna, nadaje mnóstwo kolorów, dodaje energii. Nie umiem mówić o niej mądrze, nie umiem powtarzać tych rzeczy, które są napisane na opakowaniach i które są też dostępne jako informacje w sklepach. Więc nie będę się tutaj mądrzyć, mówiąc wam o bukiecie i mówiąc wam o tym, jaka to jest wspaniała rzecz. Ja ją po prostu wypiję i opowiem wam o swoich wrażeniach. Żeby to jednak zrobić bezpiecznie, bo jestem totalną fajtłapą, chyba na chwileczkę zrobię przerwę, żeby zrobić to w sposób zgodny z BHP. No dobrze, udało mi się dokonać aktu przelewania bez żadnych ofiar w ludziach i sprzętach. Kawka peruje sobie cudownie i uwalnia już pierwsze aromaty. Oczywiście musiałam dać łyka, parząc sobie prawie usta, ale dzięki temu mogę wam powiedzieć to, co sprawdzałam już kilka razy. Ten profil kawy, ten rodzaj kawy, ta peruwiańska cudowna przygoda, to jest coś, z czym zdecydowanie fajnie jest zaczynać taki wolny ranek. Ona ma w sobie chyba trochę słodyczy, nie wiem, czy to jest karmel, czy coś delikatniejszego. Mam wrażenie, że gdzieś tam z tyłu są jeszcze jakieś orzechy. Lekka kwasowość, też tak mi się wydaje. No i ta mieszanka sprawia, że łagodnie, przyjemnie, ale też z lekką energią wchodzi się w dzień. O ile Brazil, ta wersja Brazil dawała mi jakby większego kopa i sprawdzałam ją głównie w pracy, o tyle Peru to jest moja podróż na weekend, kiedy nie muszę się nigdzie spieszyć, mogę się podelektować smakiem kawy, sączyć każdy łyk z takim nabożeństwem godnym naprawdę testera najlepszych mieszanek i najlepszych wersji Single Origin. No i kiedy mogę po prostu zająć się sobą, być sama dla siebie. To jest też bardzo przyjemna sprawa na taki samotny poranek z farbkami, kredkami i płótnami czy blokiem rysunkowym w tle, który czasami sobie po prostu urządzam, bo bardzo lubię tego typu rozrywki. Ta kawa, mam wrażenie, jest całkiem przyjemną inspiracją do kolejnych wyzwań rysowniczych, malowniczych itd. Nie jest kwaśna, nie jest zbyt mocna, nie jest też zbyt, nie wiem jak to powiedzieć, taka ciemna w smaku, to znaczy chyba nie jest zbyt mocno wypalona. Ma w sobie taką idealną weekendową, chillującą delikatność, która sprawia, że nie przeżywam wstrząsu energetycznego, kiedy wstaję rano po bardzo wyczerpującym tygodniu pracy. Wreszcie mam wolne i wreszcie mogę troszkę spokojnie wejść sobie w dzień. Jestem też jak te bohaterki obrazka, który stoi tutaj dzisiaj nieprzypadkowo, trochę sroką. To znaczy może nie lubię tylko błyskotek, ale bardzo lubię ładne opakowania. I pod tym względem również to, co prezentuje Segafredo, jest dla mnie prawdziwą ucztą dla oka. Dzikie koty, jakaś peruwiańska przyroda, fantastyczna etykieta, która naprawdę dodaje smaku tym chwilom, które spędza się z kubkiem gorącej, czarnej kawy. Nie będę wam tutaj ściemniać, że piłam tę kawę w 15 wariantach, bo prawda jest taka, że jestem fanką czystej czerni. Żadnego cukru, żadnego mleka, nawet mleka roślinnego, żadnych syropów. Dla mnie kawa to przede wszystkim przygoda z odkrywaniem kolejnych warstw smaku, niezakłóconego zbędnymi ulepszaczami. I myślę, że ta konkretna marka i ten konkretny kraj oferują właśnie możliwość odbycia takiej przygody bez większych zakłóceń i bez większych kłopotów. Za to z magicznymi niemal doznaniami, które sprawiają, że jeden solidny kubek tej arabiki zmienia dzień w absolutnie przyjemną
fantastyczną i pełną kolorów opowieść. Zobaczymy, co dzisiaj wpiszę w tę opowieść. Na razie jednak czas na kawę, więc wybaczcie, ale rozłączę się, żeby nacieszyć się tym, co wylądowało w moim kubku i co właśnie ostygło na tyle, żeby móc się delektować już bez poparzeń. Życzę Wam cudownych przygód z kawami Segafredo i mam nadzieję, że po mojej opowieści wybierzecie zarówno Peru, jak i Brazyl na własną przygodę i wycieczkę, bez ruszania się z fotela czy też zza biurka w pracy. Warto, bo to naprawdę bardzo ciekawe propozycje, które niejednemu człowiekowi mogą zmienić dzień na lepszy, bardziej energetyczny, no i po prostu smaczniejszy. Życzę Wam cudownych kaw i wspaniałych przygód. Pozdrawiam serdecznie, Anula.